Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak ja się cieszę, że mogę być tutaj u księdza biskupa Piotra Sawczuka w Drohiczynie, w 13 odcinku Biskup też Człowiek. Księże biskupie, nasi widzowie bardzo prosili, żeby księdza biskupa namówić na opowieść o swoim powołaniu i o tym, czy biskup jest człowiek, czy nie jest człowiek, ale rozumiem, że jest człowiek. No nie wiedziałem, że tego trzeba udowadniać. Czyli jest człowiek. Biskup jest człowiekiem cały czas. Moi drodzy, trochę żartujemy, bo się z księdzem biskupem znamy ile? Już 8 lat. No tak. Tak, kojarzę, ta nawrócona wieźma, to 8 lat temu poznaliśmy tyle, się w Siedlcach. Ale chciałam porozmawiać na początek. A co ksiądz biskup mówił, że 13 to ten, to pod 13 ksiądz biskup się urodził? Tak. Kornica. W Kornicy numer mojego domu rodzinnego to 13. Mhm. Ale bardzo był ksiądz biskup chyba związany z Kornicą, bo publikacja, książka wyszła, zaraz tu gdzieś mam zanotowane, Kornica, dzieje pisane krwią i kredą. No tak, tak. No, udało mi się napisać taką niewielką pozycję o mojej rodzinnej parafii, dlatego że mijała setna rocznica istnienia parafii, wybudowania kościoła. No dlatego zależało mi, żeby to tak nie przeszło bez echa. No a nikogo innego nie było, kto by się kwapił, żeby tym zająć. No a krwią i kredą, to myślę, że jest podkreślenie takich zasadniczych jakby rysów z przeszłości mojej parafii. Krwią dlatego, że to jest parafia pounicka i tam było rzeczywiście męczeństwo. Właściwie kościół stoi na miejscu, gdzie byli bici unici, czyli no, wyznawcy kościoła grekokatolickiego za czasów zaborów, caratu. Natomiast kredą, dlatego że Kornica no, z tego była przynajmniej znana, chociaż myślę, że i obecnie też jest, że tam są zakłady kredowe. Teraz już w rękach prywatnych, ale kiedyś to były dosyć duży zakład, który zatrudniał w takim szczytowym okresie, z tego co pamiętam, około 400 ludzi. Ale rozumiem, że skoro... Bo teraz mi się pewne rzeczy kojarzą, bo w diecezji siedleckiej bardzo mocno ksiądz biskup promował kult męczenników podlaskich, też unitów. I tutaj parafia rodzinna też unicka, czyli która miłość do unitów, do męczenników z Pratulina pojawiła się na bazie tej pierwotnej miłości z parafii rodzinnej? No wie pani, no szczerze mówiąc, w takim społecznym przekazie w Kornicy nie było to za bardzo podkreślane. Ja dlatego między innymi chciałem tę książeczkę niewielką napisać, żeby ten etap unicki dziejów parafii w ogóle jakby przywołać na pamięć. Żeby ludzie jakby byli świadomi tego, jakie są korzenie tej wspólnoty obecnej ludzi wierzących w Kornicy. Dlatego, że kościół nie istnieje już tamten, który wówczas był, bo został rozebrany w okresie międzywojennym. No jest cmentarz pounicki, trochę zaniedbany, ale nawet nie wszyscy wiedzą, że to jest cmentarz pounicki, bo tam już nagrobków właściwie nie ma, tylko drzewa zachowane, no i tylko tyle. Może warto by było do tej pamięci wrócić gdzieś tam? No właśnie miałem nadzieję, że to będzie okazja, żeby tym się jakby na nowo zainteresować. I myślę, że po części to się sprawdziło rzeczywiście. Ja chyba teraz rozumiem, dlaczego będziecie mieć tę pewną tajemnicę, nie przyznamy wam się do tego, dlaczego mieliśmy trochę kłopotów
z nagraniem. Aha, że o tym nie powiedzieć. Że o tym nie powiedzieć. Dobra, przyznamy wam się. Musimy nagrywać drugi raz, bo nam się dźwięk nie nagrał. Ale nie powiedzieliśmy o tych męczennikach z Kornicy, no tak. I być może to właśnie oni się upomnieli i nam tutaj zamieszali trochę w tym dźwięku. Tak, to znaczy no o tyle to jest ze mną nawet konkretnie związane, że tam mój jeden z pradziadków był bardzo dotkliwie, tak to jest w rodzinnym przekazie, pobity, że przez długie tygodnie chyba jakby dochodził do siebie, przeżył wprawdzie, a więc no nie jest męczennikiem, no ale niektórzy ludzie tego nie przeżyli w Kornicy, także tam były też ofiary śmiertelne. Czyli upominamy was, przypominamy, że warto pamiętać o tych osobach, ale też jeżeli chodzi o Kornicę, to dom rodzinny, wychowanie, czy od dziecka ksiądz biskup chciał być księdzem, czy tam jakieś inne pomysły latały po głowie? Och, na pewno latały różne pomysły. I jakimś słynnym sportowcem i pilotem, jak to zwykle bywa. Chociaż no, pamiętam też taką sytuację, że gdzieś w ukryciu zakładałem ręcznik na szyję, który no, jakoś tam udawał stółę kapłańską i odprawiałem mszę. Więc jakieś tam takie tęsknoty też i za liturgią, za kapłaństwem chyba się pojawiały dosyć wcześnie. Ile ksiądz biskup miał wtedy lat? No, chyba niewiele. Myślę, że to były początkowe klasy szkoły podstawowej. I co, i później jakieś dziewczyny się pojawiły, czy pomysł, nie wiem, pójdę na politechnikę albo coś innego, czy już takie ta droga, kapłańska droga? Nie no, politechnika to chyba nie, to raczej mnie nigdy jakoś nie ciągnęły te rzeczy techniczne, bardziej humanistyczne. No nie wiem, myślę, że to dojrzewało tak powoli, jak to zwykle bywa. To nie jest jakiś taki cudowny błysk, że w jednym momencie człowiek nabiera przekonania, że Bóg wzywa go do kapłaństwa, chociaż być może też takie historie są. Czy u księdza biskupa nie było tylko jednego takiego pstryk, jednak ta droga, a nie inna? No, może taki był pstryk, ale raczej taki na potwierdzenie, że nie ma co się wykręcać, nie ma co odwlekać tej decyzji, tylko trzeba się zgodzić z wolą Pana Boga, ponieważ no, to przekonanie jest coraz bardziej jakieś oczywiste, że jestem na tę drogę wezwany. Ja mogę powiedzieć kiedyś, ale to dopiero niedawno, przeczytałem taką książkę Tomasa Halika, takiego czeskiego księdza, którego też droga powołania jest niesamowita. W czasach komunistycznych, w ukryciu, kończył studia seminaryjne i w ukryciu przed rodziną przyjął święcenia, potem jeszcze jako ksiądz pracował zawodowo zupełnie w innym zawodzie, ale w każdym razie on tam pisze o wierze, że o przekonaniu, że Bóg istnieje. I tam takiego porównania używa, że są takie czasem stare drzwi, przez które przeciska się światło. Że mamy pewność, że po drugiej stronie jest jakieś wielkie źródło, słońce. No ale do tego nie jesteśmy w stanie wprost zobaczyć. I myślę, że to trochę podobnie jest z powołaniem. No, jakieś takie przeciskające się promyki pojawiają się, jakieś takie sygnały, że to chyba jest twoja droga, to tutaj ciebie widzi Bóg. Ale dopiero, można powiedzieć, wtedy, kiedy człowiek te drzwi otworzy, no to może się pełniej przekonać,
Że tak jest. I, bądź, że tak nie jest, bo też niektórzy się przekonują wtedy, że tak nie jest. Ale tak jak z jedynakiem, bo wychowywał się ksiądz biskup jako jedno dziecko, mimo tego, że rozmawialiśmy wcześniej, tak. że jest brat w niebie, prawda? Ale, tak. ale jako jedno dziecko. Rodzice nie protestowali, nie mówili, słuchaj, nie będziemy mieć wnuków przez ciebie, nie będziemy mieć synowej. Nie było takiego protestu? Nie. Ja nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby jakiś lament powstał wtedy, kiedy powiedziałem, że wstąpię do seminarium. No, rodzice byli zawsze związani bardzo blisko z Kościołem. Bardzo regularnie uczęszczali na mszę świętą. To dla mnie było nawet źródłem, no, nie wiem, jakiegoś podziwu wprost, bo ja nie pamiętam z tych kilkunastu przynajmniej lat, kiedy mieszkałem razem z nimi w domu, żeby opuścili choć raz mszę świętą w niedzielę. No to też ogromne świadectwo. Może kiedy tata się czuł źle, no bo czasem takie momenty bywały, to może tylko z powodów zdrowotnych, a jeśli nie było takiej przeszkody, to nigdy. Więc mówię, że oni tak patrzyli, myślę, na życie po Bożemu i nawet pewno ucieszyli się na swój sposób, że syn może zostać księdzem w przyszłości. No to skoro rodzice się ucieszyli, a tam żadnej koleżanki nie było w szkole, z której się podkochiwała i przepłakała kilka nocy? Że tego taka decyzja wiem, była. Nie wiem. Oczywiście no, były jakieś dziewczyny, no, jak to normalnie bywa. No, myślę, że nie uciekałem, nie izolowałem się od tego rówieśniczego środowiska, więc były i w tej rodzinnej parafii w domu przez pierwsze lata, przez szkołę podstawową, potem też w szkole średniej. Byłem w klasie humanistycznej w liceum ogólnokształcącym, więc jak to zwykle w takich klasach bywa, chłopcy byli w zdecydowanej mniejszości. Było nas sześciu, potem nawet chyba pięciu, a reszta dziewczyny. Więc byłem otoczony, można powiedzieć. Wianuszkiem. Tak, wianuszkiem dziewczyn. Ale to jeszcze tak, nie wiem, czy ksiądz biskup pamięta, Karin Stanek była taka piosenkarka. I ona śpiewała, chłopiec z gitarą był dla mnie parą. No a tutaj ksiądz biskup wyskoczył w 2020 roku, no, w pandemii, z gitarą, z życzeniami pandemicznymi. I diecezjanie nagle powiedzieli, jak on super gra, jak potrafi. Kiedy się ksiądz biskup nauczył grać na gitarze? No tak, zdarzyło się nam tutaj właśnie wykonać taki spontaniczny utworek znany o zmartwychwstałym Panu, żeby przełamać ten nastrój taki dosyć przygnębiający, jaki panował w czasie pandemii. Natomiast no, sięgając do początków, no to jeszcze chyba w szkole podstawowej, i to zawdzięczam księdzu z mojej rodzinnej parafii, księdzu wikariuszowi, no, który po moim powrocie z rekolekcji oazowych, gdzie tam dużo śpiewaliśmy i wiele pieśni religijnych, takich młodzieżowych, się nauczyliśmy, jakoś zobaczył, że mnie to pociąga i kupił mi pierwszą gitarę. O tak, pierwsza gitara. Tak. Ja swoją pierwszą też pamiętam. Oj, palce bolały bardzo, bo była to bardzo prawda. Twarda gitara, ale człowiek się nauczył. Tak, na pielgrzymce, później jak już trochę się tam podszkoliłem, to na pielgrzymce też prowadziłem taki zespolik muzyczny w grupie, w której szedłem. Ja później jako kleryk też, chyba jeszcze kilka razy, też z dziewczętami z mojej parafii. No, to był taki okres, kiedy gitara była dosyć ważna dla mnie, owszem. Teraz to już przyznaję, że bardzo rzadko po nią sięgam, ale lubię. Ona cały czas stoi w kącie mojego pokoju, więc... Naprawdę tak rzadko? Bo księża mówią, że słychać, że ksiądz biskup sobie gra. No nie, chyba rzadko. Takie plotki krążą.
Jak to w towarzystwie księżowskim plotki krążą? No wie pani, to znaczy czasem chwytam tam kilka jakichś dźwięków, kilka uderzeń tak dla odprężenia, to może tyle, ale... No i na chwałę Bożą można grać. Przecież no tak. Jak człowiek śpiewa i gra, no to jeszcze bardziej chwali Pana Boga. Chociaż oczywiście ja jestem samoukiem, więc ta moja gra to jest taka... Z serca, tak. Jakieś marzenia z dzieciństwa zostały? Coś, co jeszcze warto byłoby zrealizować? Nie, wszystkie zrealizowałem. Poważnie, to jest ksiądz biskup takim szczęśliwcem, że wszystkie zrealizowane marzenia. A marzył ksiądz biskup o tym, żeby być biskupem? Przeszło to kiedyś przez myśl? Chyba nie marzyłem, chociaż no nie wiem, jako dziecko być może jakieś tam myśli też przez głowę przechodziły, ale nie. To były marzenia. Tak mi księża donieśli z diecezji siedleckiej, że ponoć bardzo krótki czas, nawet mówią o jednym dniu, był od momentu, jak się ksiądz biskup dowiedział o tym, że będzie nominowany, do ogłoszenia nominacji. Czy to rzeczywiście było tak szybko? Ja nie pamiętam aż tak dokładnie, ile dni upłynęło, ale szybko to na pewno. Myślę, że najwyżej 3 dni. Ogłoszenie było w sobotę o 12 przez Radio Watykańskie. Podanie do publicznej wiadomości, potem no, w ślad za tym też dokument z nuncjatury. Natomiast wcześniej było zaproszenie do nuncjatury na rozmowę, gdzie trzeba było wyrazić oczywiście zgodę. No ale tak, to był okres krótki, niewątpliwie. Ale to chyba zwykle tak bywa. To różnie bywa, ale jak to było tak krótko, to zdążył się ksiądz biskup tak mentalnie przygotować na te 500 telefonów z gratulacjami, z pytaniami, jak to będzie? Czy nie było tego takiego czasu na zastanowienie się? No wie pani, to znaczy... Zwykle tak to się organizuje, że biskup diecezjalny, jeśli jest nominacja biskupa pomocniczego, a w moim przypadku tak to było, zaprasza, bo już te informacje ma wcześniej, księży, jakieś najbliższe otoczenie, pracowników kurii, do siedziby kurii i jest takie jakby oficjalne, no nie wiem, wysłuchanie może tego komunikatu przez radio, ale już wszyscy wtedy, powiedzmy, za 5-12 się domyślają zwykle, po co zostali zaproszeni. Nie wiem tylko, czy wiedzą, kto będzie ogłoszony, bo to chyba niekoniecznie. To jest tajemnica. Tak, ale w każdym razie no, samo ogłoszenie to już słyszy jakieś tam grono kilkunastu księży, pracowników kurii. A samej nominacji ksiądz biskup się bardziej ucieszył, bardziej wystraszył? No raczej to drugie. Bardziej się wystraszyłem, bo jako wieloletni pracownik kurii wcześniej no po prostu wiedziałem, czym to pachnie. Wiedziałem na pewno oczywiście nie wszystko, ale wiedziałem pewno więcej niż przeciętny ksiądz pracujący w duszpasterstwie parafialnym. Wiedziałem, jakie zadania ciążą na biskupie, jakie trudne rozmowy trzeba prowadzić, jakie tempo w ogóle życia trzeba zachować, trzeba nadążyć, że to jest rezygnacja właściwie z prywatnego życia, albo w każdym razie w bardzo dużym zakresie rezygnacja. Rezygnacja z wolnego czasu. No takie pełniejsze poświęcenie się Kościołowi, ludziom, Panu Bogu. Mhm. No więc to wiedziałem, to dlatego taka decyzja na pewno łatwa nie była. A w posłudze przydają się studia, bo jest ksiądz kanonistą, czyli prawo kanoniczne, prawnik. Tak. To przydaje się teraz w posłudze? Nie wiem, czy chociażby do umienia, potrafienia, nie wiem, czy poprawnie odmieniam, poukładania sobie tego wszystkiego, tak w regułki, po malutku.
No myślę, że ta jakaś tam wiedza w dziedzinie prawa kanonicznego jest przydatna w pracy takiej kurialnej, administracyjnej. Niektóre sprawy, żeby właściwie ustawić, to przydaje się wiedzieć wcześniej, jak to jest w prawie ustawione, co na ten temat kodeks mówi, jaka jest też tradycja pewnych instytucji kościelnych. Chociaż oczywiście administrowanie to nie jest jedyna dziedzina posługi biskupiej, bo można powiedzieć też umiejętność homiletyczna też by bardzo się przydała, gdybym homiletykę studiował, czy znajomość taka głębsza Pisma Świętego, gdyby nauki biblijne. Więc to trudno wyważyć, ale w takiej pracy administracyjnej niewątpliwie prawo kanoniczne się przydaje, chociaż to, że ja jestem po studiach kanonistycznych, to jest raczej dzieło przypadku. Zawsze... To nie pasja, że tutaj będę teraz duszpasterzem prawników i będę tylko z prawnikami, będę prawem się fascynował, to nie była pasja? Nie, raczej nie. No mówię, dzieło przypadku, dlatego że już jeżeli myślałem o jakichś studiach po seminarium, takich już dalszych studiach, no to raczej nie o prawie, o teologii chyba dogmatycznej najbardziej. Mm-hmm. Zresztą pracę magisterską pisałem z tej dziedziny, więc to było takie naturalne, że w tym kierunku jakieś moje takie zainteresowania szły. A zresztą mogę pani powiedzieć, że to też co do tego powołania i odczuwania, czy jakby dojrzewania tej świadomości, że jest się powołanym, to mogę powiedzieć, że kiedyś byłem w Niepokalanowie jako taki młody chłopak. Chyba jeszcze byłem w podstawówce, myślę, że to mogła być siódma klasa. I pamiętam, że wtedy kupiłem taką bardzo trudną, wymagającą, napisaną takim naukowym językiem książkę z dziedziny teologii moralnej. To wiem, że to było ojca Bernarda Heringa, takiego niemieckiego redemptorysty, profesora papieskiej uczelni w Rzymie. No, przetłumaczona na język polski. To było takie w 70-tych latach, czy nawet w 60-tych wydane wielotomowe dzieło z dziedziny teologii moralnej. Ja poprosiłem, a ten brat, czy ojciec, który obsługiwał, takie oczy zrobił, że ja to chcę. I tak mnie zapytał, pamiętam, czy ty się interesujesz teologią moralną? A ja powiedziałem, że tak. Chociaż nie wiedziałem, ja sobie to wyobrażam po prostu. Nie wiedziałem, czym to pachnie. I wiem, że tę książkę, jak otworzyłem, zacząłem czytać, niewiele rozumiejąc, to ją odstawiłem, nie przeczytałem. Tylko mówię, że jakie miałem takie zainteresowania teologiczne. No to tak, to coś już gdzieś tam w serduszku pukało w tę stronę. No tak, myślę, że tak. Choć zastanawiam się, bo też mi doniesiono, że w serduszku coś jeszcze pukało, jak ksiądz biskup był młodszy, i coś, co klasycznie ludzie zjadają na kromce chleba, a u księdza biskupa to było trochę inaczej. Zespół dżem? Fascynacja, czy może też i droga dla siebie jakaś, jeżeli już gram na gitarze, to może i to też moja droga? No, ten rodzaj muzyki bardzo mi się podobał i podoba do dzisiaj. Zresztą nawet czasem, jak mam chwile wolne, to nawet szukam jakichś filmów dokumentalnych o korzeniach w ogóle bluesa, tych amerykańskich. Natomiast, że zespół Jam tu w Polsce, no to myślę, że jest ikona w ogóle tego rodzaju muzyki. Ale to oczywiście nie chodzi tylko o muzykę, ale też o te przejmujące teksty, które są. I cała historia tych osób, członków zespołu Jamu, szczególnie no, nieżyjącego Ryśka Riddla. Więc owszem, no to mi się bardzo,
podobały. Nawet próbowałem coś tam podgrywać, na ile potrafiłem. A czy teraz na przykład można, ja nie twierdzę, że teraz, bo nie mam gitary z sobą, ale tak jakby ktoś przyszedł i powiedział, a zagra ksiądz biskup coś dżemu? Potrafi ksiądz biskup coś zagrać jeszcze? No jakieś tam kawałeczki pewno by mi wyszły, ale to, no, to nie jest łatwa muzyka, żeby to zabrzmiało tak to przejmująco, to trzeba naprawdę być artystą. Tak, my się poznaliśmy w diecezji siedleckiej, ale połowa roku 2019 zaproszenie, nominacja, żeby przyjść tutaj jako biskup diecezjalny drohiczyński do Drohiczyna, do historycznej stolicy Podlasia. Jak ksiądz biskup na to zareagował? Pojawiły się wątpliwości, czy zostawać w tych Siedlcach, czy jednak przyjąć ten Drohiczyn, ten odpowiedzialność za też miejsce styku wielu kultur, wielu religii? No, decyzja na pewno nie była łatwa. Tym bardziej, że byłem w takim momencie mego życia, że trochę zacząłem mieć kłopoty ze zdrowiem. Byłem na świeżo po dość poważnej operacji serca, więc też nie byłem taki pewien do końca, czy jestem w stanie fizycznie podołać, biorąc na siebie obowiązki jakieś poważniejsze. No ale post factum dowiedziałem się, że tam było nawet były jakieś konsultacje z tym profesorem, który mnie operował. On podobno wydał opinię, że swoją robotę wykonał jak należy i że mogę być spokojny. Że da radę. Tak. Tak. Że da radę. Natomiast od tej strony, nie wiem, religijnej, kulturowej, styku katolicyzmu i prawosławia, nie jestem pewien, czy nawet pod tym kątem patrzyłem. Bo myślę, że diecezja drohiczyńska i diecezja siedlecka, z której się wywodzę, są podobne pod wieloma względami, więc te problemy, jakie tutaj są, to mogłem przewidywać, że już jakoś tam się zetknąłem z nimi i wcześniej w Siedlcach. Tutaj owszem, w niektórych rejonach diecezji jest osób wyznania prawosławnego i parafii prawosławnych i nawet księży biskupów i księży prawosławnych znacznie więcej niż tam w siedleckiej diecezji. Ale no to, jak się teraz przekonuję, te relacje wzajemne są bardzo spokojne. Istnieje współpraca. Nawet tak bywa, że jeden drugiego zastępuje, jeśli to jest potrzebne, w katechezie szkolnej. No to super, to bardzo, bardzo miło słyszeć o takim też dialogu międzyreligijnym i o ekumenizmie, bo to jest też, myślę, że jak ktoś z Was słyszy słowo ekumenizm, czasem nie rozumie do końca tego słowa, to warto sprawdzić, czym jest prawdziwy ekumenizm, nie tym, w czym w potoczności. No tak, ten ekumenizm praktyczny, jakby biorący się z życia codziennego i taki oddolny, to myślę, że tutaj jest no, piękne świadectwo takiego otwarcia. Małżeństw mieszanych na pewno ma ksiądz biskup dużo tutaj w diecezji. Jest sporo. To nie znaczy, że oczywiście nie ma problemów z tym związanych, jakichś tam szczegółowych kwestii, niełatwych, ale raczej to wszystko jest rozwiązywane na spokojnie. Z życzeń arcybiskupa Gądeckiego na przyjęcie tutaj diecezji, pozwolę sobie zacytować, rządząc, będzie ksiądz biskup zawsze miał w swojej pamięci obraz rządów Chrystusa, który w koronie cierniowej i na krzyżowym tronie, wycieńczony z miłością, oddał swoje życie jako król, czyli sługa sług Bożych. Bardzo trudne zadanie. Czy udaje się księdzu biskupowi je wypełniać, czy jednak czasem ksiądz biskup po swojemu kombinuje? Myślę, że to nie jest takie łatwe i to chyba nikt nie może powiedzieć, że się udaje coś takiego. To znaczy takie oddanie się pełne na służbę, takie jak to biskup Zbigniew Kiernikowski
w Siedlcach mówił tracenie siebie, mhm. że to się udaje. Chociaż ciągle, powiedzmy, przystępując do ołtarza, sprawując Eucharystię, jakby mamy okazję o tym przypominać sobie, że to tak ma być, że my mamy, tak jak Chrystus, ofiarować swoje życie na krzyżu tych obowiązków, tych zadań, które na nas ciążą. Ale no, tak jak Pani mówi, no oczywiście, że próbujemy się na różne sposoby wywijać i jakoś tego krzyża unikać, albo jakieś ćwiczyć takie chwyty niesienia krzyża, które by mniej kosztowały. No to się albo udaje, albo nie udaje. Ale to, no, to jest bardzo niestety ludzkie, no tak, tak. To, rozumiem, tak to jest. Że dzięki zawołaniu to jest taki ratunek. Zawołanie księdza biskupa brzmi: Twemu imieniu daj chwałę. Czyli nawet jak sobie pokombinuję po swojemu, to Panie Boże, Twemu imieniu daj chwałę. Tak możemy to rozczytać? No tak, to znaczy, jeśli mamy dobrą wolę, to nawet jeśli coś nie no rozrabiamy, nie wyjdzie, nie wyjdzie tak jak trzeba, no to w sumie Pan Bóg na pewno potrafi wyprowadzić z tego chwałę dla siebie i mam nadzieję, że tak jest. Natomiast no, moje zawołanie rzeczywiście bardzo mi zależało na tym, żeby to podkreślić, że Bóg jest najważniejszy. W naszej posłudze biskupiej, osób duchownych, Kościoła, ale też każdego człowieka. No, tym bardziej to zasługuje na podkreślenie, że świat dzisiejszy no, ulega tej pokusie jakby stawiania człowieka na pierwszym miejscu, zapominania o Bogu albo odsuwania Boga, Jego woli, Jego przykazań zupełnie na bok. No to też jest, myślę, problem poważny, że Pana Boga no człowiek często traktuje jako taką świąteczną zdobę do swego życia, które się toczy po swojemu, natomiast od czasu do czasu przypominamy sobie o Bogu, ale nie dopuszczamy Go do głosu. Ale mamy wielkich, od których możemy się uczyć. Chociażby z tego, co kojarzę, miał ksiądz biskup okazję spotkać się, nawet współorganizować spotkanie w 1999 roku ze świętym Janem Pawłem II. Myślę, że to jest bardzo konkretny przykład do końca, oddania się do końca Panu Bogu w tej posłudze. No tak, to prawda. Ja wtedy byłem notariuszem kurii i tak, byłem w tym zespole przygotowującym materiały i jakoś tam wspomagającym cały ten proces przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym na Błoniach Siedleckich. Zresztą to, nie wiem, może ktoś pamięta, jeśli był na tym spotkaniu albo oglądał to w telewizji, to tam właśnie Ojciec Święty, który był już człowiekiem schorowanym wtedy, nawet z trudem się poruszał, zaśpiewał tę pieśń o krzyżu. Takim trochę już głosem nadwyrężonym cierpieniem i latami. Więc tam mówiąc o życiu chrześcijan, też przywołał ten znak krzyża jako jakoś drogowskaz dla wszystkich wiernych. A potem z Siedlec, jak wiadomo, Ojciec Święty przyleciał na wieczór właśnie do Drohiczyna. I tutaj było nabożeństwo ekumeniczne. A tutaj wy nie macie szans tego zobaczyć. Nie będę kręciła kamerą, wszystko pokazywać, ale tu wisi zdjęcie właśnie Jan Paweł II, kardynał Wyszyński. Ciężko nie wspomnieć dzisiaj, za 3 dni jest beatyfikacja kardynała. Czy wy mieliście okazję się spotkać, czy kiedykolwiek miał styczność ksiądz biskup z kardynałem Stefanem Wyszyńskim? No nie taką bezpośrednią. Nie miałem okazji z księdzem kardynałem
nie wiem, rozmawiać, czy nawet się przywitać. Ale pamiętam jedno spotkanie, takie trochę na odległość, na pielgrzymce na Jasną Górę. Mm-hmm. Nie wiem, który to był rok. No ja byłem w szkole średniej chyba wtedy. Myślę, że to była pielgrzymka jeszcze z Warszawy. Mhm. Ja jeden raz szedłem z siedemnastką, z tą młodzieżową, studencką pielgrzymką z Warszawy wyruszającą na Jasną Górę. Jeszcze siedleckiej, podlaskiej pielgrzymki wówczas nie było. Dopiero później została zorganizowana i wyruszyła. Więc jak doszliśmy na Jasnej Górze, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wtedy przewodniczył liturgii kardynał Wyszyński i to wtedy padły te słynne słowa powtarzane nieraz właśnie, że ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Byłem bardzo zmęczony wtedy, pamiętam, i tak trochę prawie, że przysypiałem na kazaniu, a kiedy padły te słowa, to jakby się obudziłem. Bardzo, bardzo to żywo w uszach dźwięczy mi do dzisiaj. Skoro czas to miłość, my spędzamy z wami ten czas i bardzo się cieszymy, że z nami jesteście, że poświęcacie nam ten czas, a nie, że po 3 minutach wyłącza ktoś, prawda, bo już za długo ktoś gada. Ale skoro czas to miłość, to czy ma ksiądz biskup trochę tego czasu i tej miłości dla siebie samego, czy wszystko jest rozdane dla ludzi i dla posługi? Oj nie, no chyba tak dobrze to nie jest. To znaczy tak dobrze dla innych, że jestem tylko dla ludzi, dla innych i w posłudze. No mam też trochę wolnego czasu. Mamy ten okres pandemii, kiedy no nie było okazji, żeby sprawować liturgię publicznie. Było wszystko takie zamknięte. Więc na pewno w tym czasie były dni o wiele wolniejsze niż to normalnie bywa. Natomiast i teraz, no kiedy się wraca wieczorem choćby z posługi, no to już ma się czas dla siebie, no, na jakieś odbudowanie sił, na regenerację, na ewentualnie takie nawet bezmyślne posiedzenie przy czymś. Chociaż no, tego czasu nie jest za wiele. No, tu trzeba powiedzieć, to myślę, że Państwo też to wiedzą i czują, że posługa biskupów jest taka trochę sezonowa. To znaczy na wiosnę jest najwięcej wyjazdów, najwięcej posług, wizytacje, bierzmowania. A potem wakacje trochę spokojniej, a potem jesień znowu. Natomiast wtedy, kiedy w parafiach się dużo dzieje, na przykład Wielki Post, rekolekcje wielkopostne, no to już dla nas jest czas taki spokojniejszy. Także tak to wygląda. No są takie okresy trochę spokojniejsze, gdzie można też coś doczytać sobie, co by się przydało. Chciałam zapytać, jak ksiądz biskup spędza ten wolny czas, jeżeli właśnie się da go wykroić? No, to tak jak mówię, to znaczy sięga się po jakieś tam książki, jakieś lektury, które warto przeczytać, a na które do tej pory jakoś nie było czasu. No, jakieś filmy, przeważnie stare, które też warto obejrzeć, a nie było do tej pory na to czasu. Czasem no, też sięgam po gitarę, ale to najwyżej minutka, dwie. No i w taki sposób no, gdzieś tam się wyjeżdża, z kimś tam się spotyka. Chciałam zapytać, czy jakieś podróże, czy znajduje się czas na jakieś podróże, czy jakieś koncerty? No jako biskup to za dużo podróży nie miałem. No teraz się wybierzemy do Rzymu, ale to powiedzmy z racji urzędowej, tak, bo tak. Wizyta ad limina apostolorum nas czeka. A tak normalnie, no to na takie krótkie wypady, ale to raczej w Polsce gdzieś tam, żeby
pochodzić po górach, czy w tym roku mi się udało też na Mazury wyskoczyć na parę dni, to tak to wygląda. Znaczy, muszę wspomnieć, bo z tej rozmowy, która wam się nie nagrała, czy babcia, którą nawiążę do niej, która miała ogromny wpływ na księdza biskupa w życiu, czy teraz na przykład jest coś, czego księdza biskupa ona nauczyła, a z czego ksiądz biskup korzysta do tej pory? No nie wiem, czy nauczyła mnie czegoś konkretnego, ale na pewno stworzyła taką atmosferę, która wtedy była dla mnie taka bardzo ciepła, urzekająca i za którą, nie wiem, jakoś tęsknię i którą próbuję na tyle, na ile potrafię tworzyć wokół siebie. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, moja babcia była osobą cierpiącą i niedołężną. Siedziała na wózku, leżała w łóżku, była chora na SM, chociaż mnie wychowywała. Nie mogąc gdzieś tam chodzić ze mną, ale no na tyle byłem grzeczny, że nie musiała mnie gdzieś tam, nie wiem, gonić, łapać, zatrzymać. Ale pomimo tego cierpienia była osobą bardzo pogodną i bardzo żywo interesującą się życiem. Kazała się sadzać się w oknie i patrzyła na ulicę, na drogę. Wszystkich ludzi znała z okolicy, kto przechodził, już wiedziała, dokąd idzie. No więc tak, nie w taki plotkarski sposób, ale no w każdym razie, że interesowała się życiem. Myślę, że to jest jej piękna cecha, którą warto właśnie podkreślić. Chciałam, dlatego dopytuję o to, bo chciałam, żeby wybrzmiało to, że pokazywała babcia, jak w cierpieniu i tak można mieć radość życia. Tak. Że tak. To nawet jeżeli wy cierpicie, jeżeli jesteście chorzy, czy właśnie najbliżsi są chorzy, to można się od takich osób uczyć właśnie tego, że w cierpieniu też można odnaleźć radość. Że cierpienie można też wzbogacić drugiego człowieka i cierpienie można ofiarować w modlitwie. Tak, niewątpliwie na początku szczególnie jakoś tam się buntowała przeciwko temu, no bo była stosunkowo młoda osoba, a ta choroba przykuła ją do łóżka, ale dość chyba szybko się z tym pogodziła. No i jakby próbowała wszystko poustawiać, w jaki sposób funkcjonować właśnie nie mogąc chodzić. Księże biskupie, tak kończąc zupełnie, może nie będę pytała już o marzenia, bo słyszałam, że ksiądz biskup ma marzenia wszystkie spełnione, ale może dla tych naszych widzów na ten wrzesień, może ma ksiądz biskup jakąś wyjątkową intencję, za którą byśmy poprosili o modlitwę? No, myślę, że intencją tak jakby wyrywająco się z serca wielu biskupów diecezjalnych ostatnio, to jest modlitwa o powołania do służby kapłańskiej, ponieważ no, nie ma co ukrywać, przeżywamy dość trudny okres pod tym względem. Jest powołań bardzo mało w różnych diecezjach. I więc po ludzku mamy takie lęki, takie obawy, jak to będzie w przyszłości. Ufam, że Pan Bóg ma swoje plany, że może to też jest nam potrzebne, żebyśmy zobaczyli, że coś było zaniedbane, coś było źle ustawione, a więc też jest wina po naszej stronie. Może to pokolenie młodych ludzi dzisiejsze jest bardziej lękliwe. No nie potrafi podejmować decyzji. Bo ja tak sądzę, że Bóg ciągle powołuje do swojej służby, tylko
może z odpowiedzią jest więcej kłopotu, z zaufaniem Panu Bogu. Ja się oczywiście po ludzku nie dziwię, bo teraz trzeba o wiele więcej odwagi, żeby pójść za głosem powołania, niż to było nawet w moich czasach. To co prosimy kiedy powołań było bardzo dużo, bo to, to był ten efekt wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, więc to był taki boom powołaniowy. Nas w seminarium w Siedleckim, kiedy ja studiowałem, było, nie wiem, 120 czy 130, a teraz chyba 30. No na pierwszym roku, z tego co ksiądz rektor nam mówił dwa dni temu, jak słyszeliście, to dwóch jest. Tak. Więc no to cóż, to modlimy się o odwagę, no, żeby młodzi mężczyźni, młodzi panowie byli w stanie rozeznać to słowo i pójść za nim, rozeznać powołanie i za nim pójść. Tak, tak możemy skończyć? Poza tym, no tak, chcę też to podkreślić, że sprawa powołań to jest sprawa całego Kościoła tak naprawdę. No bo ci, którzy wstąpią do seminarium i po 6 latach, czy po 7 teraz, dodając jeszcze rok propedeutyczny, przyjmą święcenia, no pójdą, ażeby służyć ludziom, aby być w swoich parafiach świadkami Chrystusa. No na razie jakoś wszystkie te urzędy kościelne są obsadzone. No nie jest jeszcze tak źle, ale jeśli będzie z powołaniami tak jak obecnie, no to w sposób naturalny powstanie problem coraz bardziej nabrzmiały z roku na rok. Więc wszyscy, myślę, powinniśmy to zrozumieć, że to jest ważna sprawa i jakby uderzyć bardziej, może intensywnie w modlitwę, może dołożyć jakoś ofiarę też, żeby tę łaskę wyprosić. Powołania i odwagi, tak jak mówimy, dla tych, którzy są powołani. I z tą myślą Was zostawiamy. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za ten czas i tę miłość w tym czasie poświęconą nam wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.